Siemanko, tutaj Cyborg. Powracamy do Diablo. A poza tym witam was bardzo serdecznie. Tutaj już mi się pomyliło. Wcześniej wszedłem do siedziby Wiedźmy i nagle jakiś crash wyszedł i mnie wywaliło z gry i powracam jeszcze raz. No i tak już wiecie, mamy zabić Magdę, wredną Wiedźmę, dlatego nie czekajmy i chodźmy skrócić jej męki. Dobra, już nas odcięła, no to wiadomo, coś już... Co będzie? Zaczynajmy z nią... No, pojaw się. Magda we własnej osobie. Ho, ho, ho. Twoje iluzje już cię nie ochronią. Nic cię już nie ochroni. Kiedy mnie goniłeś, Gwardia Imperialna pojmała tę małą Wiedźmę. Co? To niemożliwe. Jej moc będzie należeć do Beliana. Nie ma mowy. Ja, koksu barbarzyńca, cię pokonam. Dobra, niech... Ten, zaklinaczka, zajmij się nią. Ja się usunę od niej. Dobra. Potrzebuję pomocy. Ja wiem. Nie wydaje się być taką silną. O, 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 nie, 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 nie. A jednak. Chodźcie. O, oni też wydają się dosyć mocni. O, życie dają. To dobrze, dobrze. To nie są no life. Dobra, hopla. Dobra. To na nią nie działa. Gin, gin, gin. A, teraz uciekajmy. Dobra. Oliwka. Trzeba uważać, ale dobrze idzie. O, ile życia. Dobra. No, 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 dawaj, dawaj. Dobry jest ten topór. Pamiętacie, w poprzednim odcinku dosyć się bałem. O, odsuńmy się lepiej. Że mi nie pójdzie. Ajajajajajaj. Trzeba na nich uważać, bo są dosyć mocni. Dobra. Gin. To na nią nie działa. Chodź tu. Dobra, jest. Jeszcze jedno uderzenie. Yeah! Udało się! Pochłonął ją mork. Kane'a pomściliśmy. Tak jest! Zadanie wykonane. Dobra. Wow! Pozbierajmy kasę. Ej! Czemu to poznikało? Dźwigam zbyt wiele. Walmy jakieś głupoty. Nie wiem co to. Weźmy to, wywalmy, weźmy to. Ale to jest ładne. No nie, to też jest w porządku. O, lepsze butele. Co mogę wziąć? Było tu tyle rzeczy, już wszystkie zniknęły. No, co ja zrobiłem? O. Nie mogę podnieść już nic więcej. Możesz podnieść nic więcej. Czekaj, czekaj, teraz coś wywalimy. Ładne, fajne, fajne. Nie, tu już nic nie ma, widzę. Niosę zbyt wiele. Dobra. Chodźmy zobaczyć, co tu może jeszcze ciekawego jest. Nadkruszony rubin. Oto jakaś tarcza. Sprawdźmy, co to jest. Ooo, w hełm. A to? Ten pasek? Jaka tarcza w ogóle wypasiona. Dobra. O, szatki pas. Dobra. Chyba musimy stąd wyjść. A, wrócić do krutego obozu. Ale ja lubię smaczki. Poszukać może coś jeszcze ciekawego tu znajdę. Ale powiem szczerze, albo ja mam po prostu tą wypasioną broń. Albo nie wiem, ona po prostu była słaba. O, to chcę. Nie uniosę nic więcej. Wampiryczny? Nie, dobra, idziemy. Nieważne. Pokonaliśmy ją bez problemu. Zaraz wróćmy. No co, wasza pani zginęła, cioty. Wow. Nie chcę. Wow, ale trzeba ostrożnie. Ostrożnie. Nie, nie, nie.
to ostrożnie. Ostrożnie z nim. Postawiam sobie. Wow! Oberwałem. No. Dobra. Poginęli. Wróciłem do zdrowia. Super, pozdrawiamy życie. Dobra, w ogóle. Ja pierdzielę, nie mogę nawet się skupić, że z wami chwilę pogadać. Nie, odsuń się. Dobra, rozpaćkał się. Coś ja chciałem wam powiedzieć ciekawego, ale nie wiem. Aha! Dobra, przypomniało mi się. Chodzi mi tu o bronię. Jeśli chodzi, mamy no tutaj trzy rodzaje broni, tak? Jednoręczna, dwuręczna i dystansowa. I która jest lepsza, jak myślicie? Moim zdaniem... O, zginęli. Ja ogólnie zawsze gram jednoręcznie. Nie przepadam za dwuręcznymi brońmi, ale powiem szczerze, tym razem ten topór jest naprawdę fajny, podoba mi się. I bardzo dobrze mi się gra. No i w Redną Wiedźmę pokonaliśmy dzięki temu toporowi. Chodź tu. O! Co? Wow, wow, wow! Sorry, ale musiałem sobie chwileczkę pogadać. O! Odsuńcie się ode mnie, złe robale! O. Dostałaś? Oj, rozpaćka się. Za mało furii. Za mało furii. Kto to? To mędy jedne. Ja pierdolę, przeszkadzacie. Dobra. Idziemy, ale którędy? Już się pogubiłem. Nie pamiętam, jak tu się dostałem. O, może tędy. Bo tędy. O, jest wyjście. Wow, trochę za dużo was tutaj. Za dużo was jest tu. Za dużo, mówię. Wow. No dobra. Który to taki cwaniek? O, zaklinaczka też jest w kłopotach. Odsuńcie się ode mnie. Zostawcie mnie. Więcej furii. Zostawcie mnie w spokoju. Życie potrzebuję. Zgincie. Ja o, życie, 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 życie. O, coś rozwaliliśmy. Moja sakwa jest pełna. To super, dobra. Sorry, jakieś głupoty pewnie gadałem, ale nie mogłem się skupić, jeszcze coś... Moja mama chciała ode mnie... Dobra, uciekaj, koleko. Dobra, nie chcę, żeby czegoś on przyzwał. Bo są oni naprawdę mocni. Oj, 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 ten gościu też jest... Demon. Dobra, na razie nam idzie dobrze. No i powiem wam szczerze, że nie wiedziałem, że tą wiedźmę tak szybko pokonam. Bałem się w sumie nagryć tego, że jakiś fail będzie czy coś. Nic się nie zamieniaj. Ale chyba tym toporem będę grał, bo jest naprawdę przekozacki. Dobra, chodźcie tutaj. Nie, nie, nie! Nie udało się, jest. Jeszcze troszeczkę! Droga do Alcarnus. Dobra, to chyba jest okej. Powiem wam szczerze, że wciąga mnie ta gra, jest naprawdę w porządku. Rozpaćkujcie się, głupie stwory. Jedynie minusem broni, no to to jest no... Każdy o tym wie, dwuręcznych, to jest szybkość zadawania, tak, ataków. O, tędy nie przejdę, to muszę iść dołem. No ale poza tym, jeśli chodzi o szybkość, no to większa jest siła. Ej, kurde. Ja mam dojść. Aha, się teleportnę. Miasto krwi. Właśnie zapomniałem o tym.
Dobra, 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 paj diabli z tobą. Nie obchodzisz mnie, potworze. I don't care! O! Tuż przed śmiercią Magda odgrażała się, posłuchajmy, że demon Belial zapanuje nad światem. Nie zapanuje. Tylko ja mogę go powstrzymać, barbarzyńca, zanim zgładzi ludzkość. Yeah. Dobra. Wiadomo, że koksu barbarzyńca niczego się nie boi. Zobaczmy, co tu na nas czeka. Jakiś ziomek. Przed śmiercią Magda powiedziała mi, że Imperialna Gwardia pochwyciła Leę. Jednak już na posterunku Kasima dowiedziałem się, że to wężowe demony Beliala. A. Czyli muszą przetrzymywać cesarza wbrew jego woli. No proszę. Drżę na myśl o tym, co Belial może zrobić z Leą i jej rosnącą mocą. Jedyną szansą na ocalenie Lei jest wyswobodzenie cesarza z rąk Imperialnej Gwardii. A Shera z Żelaznych Wilków może nas doprowadzić do cesarza. Muszę z nią pomóc. No dobra, to jest ten anioł, no. Porozmawiaj za Sherą przy bramach Kaladą. Dobra. A nie, jak tu jesteśmy, to trochę dzisiaj zróbmy taki odcinek. Nie misja, misja wysprzedajmy trochę. Co my tu mamy? Napraw. Wszystkie przedmioty. Najpierw posprzedawajmy wszystko sobie, bo po co mi te głupie rzeczy? Kupiec. W pobliżu rzecz oczywista, że w mieście jest więcej klientów. Ale wolę być tutaj. Mam lepszy widok. I żadnych wścibskich strażników. Dobra, co bym chciał sprzedać? Tego nie chcę. Tego nie chcę. No. Można umieścić przy tym... O, może to do broni umieścimy tej. No, to będzie dobre. To nie jest mi potrzebne. To też nie jest potrzebne. Ten topór tak samo. Te tarcze. Ten hełm. To zostawiam sobie. O! Yeah, osiągnięcie! To sobie zostawię, to sobie zostawię, to wykopię. Magiczne wudu sprzedam. I to sprzedam. To zostawię, to może się przydać. Czyści dzień, to sprzedam. Tą tarczę też mi się nie przyda, na golenik sprzedaję. Dobra. To zostawiam. Trochę kaski jest. Idziemy teraz na misję. Ile już nagrało? A, jeszcze dużo czasu mamy. Ale powiem wam szczerze, myślałem, że ten boss będzie dużo trudniejszy, ale jakoś... Słabo. No ale pewnie ostatnio... No, ja gram na normalu. Popatrz, jaki ten barbarzyńca... No, ba, to jest koksu barbarzyńca, jest ogromny. Ale tu ludzi. O. Nie jesteśmy tu bezpieczni. Musicie nas wpuścić. Kapitanie Ravan, ci ludzie... Co się dzieje? Cesarzowi i mojej przyjaciółce grozi niebezpieczeństwo. Muszę dostać się do pałacu. Słyszałam, co zrobiłeś w Alcarnus i posterunku Kasima. Mam ci za to dziękować, dlatego... O, dziękuję bardzo. Kapitanie Ravan, ten mężczyzna posiada cenne informacje o masakrze na pograniczu. Musimy natychmiast widzieć się z cesarzem. Dobrze, ale nie liczcie na ciepłe przyjęcie z jego strony. Dobra, dobra. Przepuścić ich. Idziemy szybko. Idziemy do cesarza. Ciekawe, co nam ciekawego powie. Otworzy bramę. Chodź. Zaprowadzę cię do pałacu. Okej. Szybko. O, Kaśka. Twoje starania o audiencję robią wrażenie. Moi strażnicy mówią, że masakra niewinnych mieszkańców Alcarnus to twoja sprawa. Co? Nie wierz w te kłamstwa. Hasek, pisz, mały gnojku. To dzieło Magdy i jej sabatu. Służą Belialowi. Skoro tak, to dlaczego twój szpieg czaił się w moich kanałach? Co? Przyprowadzić ją! O! Lea, co ty tu robisz? Puść mnie! Brzydzę się przemocą. Straże? Przekazuję sprawę w wasze ręce. O nie! Chcecie się bić? A jednak!
Oj, 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 oj. Wow. Ale i... Lea. A ty jesteś twarda. Ja też mam nową broń. Oj, 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 oj. I umarłem, no kurwa. Dobra. Puść mnie. Przysyła mnie Ashera. Chodź, pokażę ci tajne wejście do pałacu. Dzięki. Więcej furii. Ale ki, ale dobra, no zdarza się. Gi i najlepsi giną. Trochę mówię, wylądowałem w środku dlatego. Wiedziałam, że przyjdzie. No ja zawsze przychodzę. Ruszajmy, zanim pojawi się więcej strażników. Wszystkie tu uciekajmy, Lea. Myślałem, że będzie trudniejsze jej, uwolnienie. Super. Ta studnia jest, jak już mam całe życie. Uciekaj, będę cię osłaniać. Dobra. Dziękuję. Teraz musimy dostać się do kanału. Wszystko wyjaśnię, gdy już tam będzie. Dobra. Gij. Muszę uważać, za blisko do nich podchodzę. Dobra, odsuń się. Dobra, dobrze, że mam dwie te... Kurde, trójkącik mógłby być dobry z tego! Okej, okay, zabite. Ucieknij z pałacu cesarza! Precz stąd wy! No, piszcie w... Dobra. Jeden. Drugi. Jeśli to przeżyje, o! Jestem ciężko ranny. Jakoś stąd wyjść trzeba. No, piszcie w mi komentarzach, jakiej wy broni używacie w grach. Więcej furii. Jednoręcznej, dystansowej. No, weźmy to życie. No i co teraz mam zrobić? Uciekać? Lea i ten nie żyją. Znaczy są... Kurde. A już żyje, Lea, pomóż mi. Się rozpaćkała. Jest, życie. Chyba trzeba stąd uciekać, a nie. Wow, przez tą akcję powiem szczerze, że strasznie się pogubiłem. Jeśli chodzi o komentowanie i rozmawianie, więc wybaczcie mi proszę. Zostawcie mnie, głupie żmije, czy jak to tam... O, jest która uzdrowienia, bardzo się przyda. Uciekajmy stąd. Gdzieś tu musi być wejście do kanału. Wow. To wejście do kanału. Jest, znaleźliśmy. Ja pierdzie nie wiedziałem, że Baylar... ten wszystkich, kurde... Uciekaj! Dobra. Przekonał, no, znaczy zamienił w zły. Zaklinaczko, umarłaś? Jesteś. Dobra, uciekajmy. Yeah! Punkt kontrolny. Znajdź obskurny loch. Znalazłam moją matkę Adrię. Żyje. Naprawdę? Ale gwardia imperialna trzymają gdzieś tam na dole. Dobra, idziemy po nią. Uwolnimy. Wow. O, co się ścięło. Jakiś, o. Zobaczmy, co to jest. Magda mówiła prawdę. W głębi serca wiedziałam, że ona żyje. Okej. Okay. Zawsze. Ale nigdy jej nie poznałaś. Uważaj, Leo. Nie zawsze wszystko jest takie, jakie się z pozoru wydaje. Właśnie. O! Za mało furii. Zostawcie mnie. Fu. O Jezu, trzeba uważać, nowe potwory. Przeklęci zostali stworzeni. Przeklęci, tak? Gdy wiele wieków temu w Kedżestanie zalała nekrotyczna zaraza. Zakażeni z przerażeniem patrzyli, jak ich ciała trwały. Wow. Nowy level. Nawet najsilniejsze medykamenty nie powstrzymywały rozkładu. W końcu chorzy zapadali w śpiączkę, a ich ciała... Szarpnięcie. ...zapomniane miejsca, gdzie w
oko mnie coś zabolało. Dobra. Dobra, już gram. Mam jakieś tam nowe umiejętności. Przy grzmotnięciu. O, fala sejsmiczna. O, to się przyda. W grzmotnięciu. Okej. Ole, macie przerąbane. Ej, co jest grane? Wciąż czekam. Gincie, jest on was. Po dziurki. Wow! Wow, jednym uderzeniem. 6, ładnie, ładnie. Nie ma czegoś takiego potężny przeciwnik dla mnie. Wracam do zdrowia. Więcej furii. I... No, się rozpaćkał. Wow. Dobra, dzisiaj w komentarz jest naprawdę tak pokręcony. Ale okej, dobra, jesteśmy w lochach, dlatego ciemno, ja się boję, oko mnie coś swędzi, cały czas się drapie. O, rozdepnę go, chodź tu. O! Jakieś małe piasecznik. Tak, jakiś grzyb. Piasecznik. Wow! Otoczyli nas. Chodźcie tu do mnie. A, puch. Mogę. Wracam do zdrowia. O, ale go roz... Lubię te szkielety rozwalać. One się fajnie tak rozpadają. Masakra. Nie za dużo was tam? Potężny cios. Moje wierne sługi. Utrzymujcie wieźmę przy życiu, aż zacznie mówić. Ból pomoże rozwiązać jej język, ale tylko do pewnego stopnia. Co się stało z tym pomocnikiem Vizerei? To było dość przyjemne, nie ukrywam, ale pod koniec z jego ust... To długa historia. Wydobywały się już tylko bezsensowny bełkot i skrzepy krwi. Chodźmy tędy. Ja pierdzielę, gdzie by tu iść? O, może dobrą stronę idziemy. Tu nie. Chyba powinniśmy iść prosto, tak jak zawsze, a nie... No bo uciek... No, tędy trzeba było iść. Adria powinna być tam. Gdzie? O, mamy kolejną scenkę. To jest twoja mama? Opowiedz nam o czarnym kamieniu tu. Wiemy o trzech użytych przez Horadrimu do uwieńczenia najwyższych złych. Czemu służy ten kamień? Nie wiem. A wy wiecie? Pan Belial! Słusznie się go obawia! Szybko! Zostawcie ją! No, no, no! Braci! Zostawcie mnie! Na bossa mamy chyba. Dobra. Oj, 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 trzeba uważać na niego. Dobra. Trochę go. Jeszcze jeden. Yeah! Pokonany. A, palę się. Czekajcie, coś mam. Co ja tu mam? Sztylet. Topór magiczny. To jest też fajna sprawa. Ale ja zostanę przy tym całym teraz. Chodźmy do Adri. Dobra, wiecie co? Żeby, jeśli komuś się podoba ta seria i jest bardzo ciekawa i w ogóle się wciąga, to żeby go jeszcze bardziej wciągnąć, to zakończę dzisiejszy odcinek na tej walce. I jeśli was fabuła interesuje i chcecie wiedzieć dalej, to dopiero w następnym odcinku wam powiem. Znaczy, pokażę. Trzymajcie się, na razie, pa!